Cześć, przychodzę się do Was z nowym testem. Dzisiaj przetestujemy sobie dwie podróbki pomadek Kylie Jenner Lip Kit. Będą to podróbki, które zamówiłam na AliExpress. Wiele z Was jakiś czas temu, jak wrzuciłam zdjęcie na Instagramie, pisało mi, żebym uważała, żebym nie nakładała tego na usta, że strasznie wysuszyłyście sobie usta, że nie da się tego w ogóle później zmyć, że jest bardzo ciężko, że strasznie się wżera. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę i oczywiście też się tego boję, bo jeszcze ich na usta nie nakładałam, jedynie swatchowałam sobie na dłoni, jak kolory wyglądają. Ale chciałam nagrać dla Was taki test, tak? Za jedną taką pomadkę, za jeden zestaw płaciłam chyba 11 czy 12 zł, więc no śmiech kompletny. I powiem Wam tak na samym początku, opakowania wyglądają identycznie, naprawdę są skopiowane kropka w kropkę, kreska w kreskę. Wszystko wygląda identycznie, chamsko skopiowany produkt. Ja zamówiłam dwa kolory, Coco K i Candy K. Takie dwa jasne nudziaki, aby po prostu mieć taką na porę, taką teraz, wiecie. I tak, co Wam mogę powiedzieć? Na pewno widziałyście, że powychodziły też K-Lips od Lovely. Firma Lovely wyprodukowała i bardzo dużo osób się oburzyło, że to jest podróba. Nie, tamten produkt jest bardzo mocno wzorowany pod tą pomadką Kylie. Jednak jest w ogóle inaczej. Oczywiście my... Ktoś, kto wie o tych pomadkach, ktoś, kto je zna i jest z tym na bieżąco, od razu widzi mega podobieństwo tamtych produktów do tych Lovely i my wiemy, że to jest bardzo mocno wzorowane i po prostu firma sobie zrobiła taką podróbkę własną. Jednak to nie jest tak chamskie jak to. Tutaj te pomadki mamy po prostu w identycznym opakowaniu. W środku one, opakowania, są naprawdę też takie same. I konturówka i pomadka ma identyczne napisy. Wszystko jest tak samo jak na oryginale. Więc tutaj oczywiście możemy powiedzieć, że jest to mega podróba. Słuchajcie, ja za... Nie będę może się wypowiadać na ten temat, czy ja lubię, czy nie lubię, czy jestem za, czy jestem przeciw. Oczywiście jest to chamskie, że podrabiamy te produkty, że ktoś, kto dużo pracy w to włożył, no to tak po prostu ma to odbierane i ktoś inny to po prostu kopiuje kropka w kropkę. Jednak no nie mamy na to wpływu i raczej tego nie unikniemy. Powiem Wam, że po prostu byłam bardzo ciekawa i... No kupiłam, zamówiłam, zobaczymy, dzisiaj przetestuję z Wami te kolorki, zobaczymy jak będą się sprawdzać, ale tak jak mówię, nie chcę się wypowiadać za tym, czy jestem za podróbami, czy nie jestem. Oczywiście kilka podróbek mam kupionych, nie wstydzę się tego, mówię Wam o tym cały czas, jednak no nie wiem, no zostawiam Wam to po prostu do oceny. Nałożymy sobie dzisiaj te produkty, zobaczymy jak będą wyglądać na ustach. Na usta jeszcze je nie aplikowałam ich jeszcze. Tak jak mówię, swatchowałam tylko na dłoni. Zobaczymy no, jak się sprawdzą. Wiele z Was właśnie pisało, że ciężko je usunąć. Zobaczymy, czy będę dała rady to zrobić. Na dłoni jak swatchowałam, to owszem, ciężko było zetrzeć ten produkt z ręki, więc zobaczymy, jak będzie na ustach. Przybliżę Was teraz, aby było trochę lepiej widać. No i razem będziemy testować. Wiecie co, jeżeli chodzi o kolorek, bo to jest Coco K, to tak, powiem Wam, że w opakowaniu wygląda ślicznie, jest naprawdę bardzo ładny nudziak. Zobaczcie, jest przepiękny, pięknie wygląda, fajnie całkiem kryje. O, już zaczyna zastygać. W aplikacji na usta też szybko poszło, bardzo szybko. O matko, jaki szybki mat się robi z tego. Parę sekund. Ale jeżeli chodzi o konturówkę, no to konturówka... Tak mnie rozśmieszyła, zupełnie kolor różni się od tego koloru pomadki płynnej.
Kontrówka jest taka jakby pomarańczowa, w brzoskwinie wpada. Taki naprawdę, taki koralowy, o, może koralowy kolor, to będzie najlepsze stwierdzenie. A więc zupełnie te dwa kolory różnią się od siebie. Na usta... Patrzcie. Widzicie to? Mam nadzieję, że to... Widzicie? Strasznie kleją się te usta. Kleją się, ale są tak matowe. Już to czuję. No, bardzo matowe. Matowe się zrobiły. No więc tak, co do koloru, no to tak jak widzicie, śmieszne jest bardzo to, bo nawet nie podrobili po prostu koloru tak, żeby, wiecie, żeby dobrać jedno do drugiego. Na ustach prezentuje się bardzo ładnie, w kamerze ślicznie wygląda ten kolor, na żywo jeszcze lepiej. Powiem wam, że naprawdę jest przepiękny. Tylko denerwuje mnie to, że tak się kleją te usta, wiecie? No denerwuje mnie to troszkę, ale zobaczymy. Zobaczymy teraz, jak zmyje się ten kolor i nałożę ten drugi, Candy. Zobaczymy, jak tamten będzie się prezentował. Ten, tak jak widzicie, na dłoni, na ustach, bardzo zbliżony kolor, jednak konturówka jest, no, do dupy. Naprawdę, nie nadaje się do niczego. I też opornie bardzo rysuje się tą konturówką. Jest taka tempa. Ale śmiesznie to ogląda. No nie wiem. Dobra, przejdę do drugiego koloru. Mam nadzieję, że no, nie zdenerwujecie się za mnie za takie głupkowate, takie wiecie, zachowania, ale to jest strasznie śmieszne, tak jak się klei. No nic, kolor jest przepiękny, tak jak na dłoni, jak i tu podoba mi się, jest bardzo ładny, jednak konturówka, dno i wodorosty. Postaram się zmyć to płynem micelarnym z garniera, on domywa u mnie wszystko, więc zobaczymy, czy zmyję też również tą pomadkę. O kurde, chyba będzie jednak problem. Dobra, jestem z powrotem, starłam tyle, ile mogłam. Niestety, no więcej już trzeć nie będę, bo też trochę będą mnie piekły te usta na pewno. I kolejny kolor, Candy K, też nałożymy. Tutaj przyszły one w takim opakowaniu, widzicie tu pomadka, konturówka oddzielnie. Niektóre z Was pisały, że też mogę olejkiem to usunąć, jednak tutaj na razie nie mam nic pod ręką. I no niestety musiałam się męczyć tym płynem. Dobra, pokażę Wam teraz ten kolejny kolorek. Będzie to właśnie Candy K. Zesłoczuję go trochę niżej, abyście mogły też zobaczyć, jak pięknie wygląda. Patrzcie, piękny brąz, piękny ciemny brąz. Ciekawe, jak będzie prezentował się na ustach i jak konturówka, czy będzie do niego bardzo zbliżona, czy może jednak nie bardzo, tak jak w pierwszej wersji. No, konturówka... Jest bardzo podobna kolorem, jednak jest bardzo, bardzo tępa. Nawet po ręku nie mogę za bardzo nią malować. Widzicie? Trochę jest jaśniejsza, ale jest bardzo podobna. Na pewno jest bardziej zbliżona do tego koloru niż te u góry, prawda? No tamto to jest tragedia w ogóle. Ale tutaj całkiem fajnie to wygląda. Przejdę teraz do aplikacji na usta. Tylko boję się, kurczę, że skrzywdzę sobie jeszcze mocniej, ale to nic. No dobra, test to test. Tak jak widzicie, Coco K, Candy K. Aplikuję na usta. Wiecie co? Kolorek też jest bardzo ładny. Taki mocny brąz. Oczywiście na pewno widziałyście na filmie, jak przybliżyłam, że miałam jeszcze pozostałości tamtego koloru, bo no nie dało się tego w ogóle dobrać, domyć. Została taka poświata tamtego koloru. Ten też już, o, widzicie? Mówię do Was przez swoje 3 sekundy i już zastygł. Już jest taki matowy. Już zastygł. Ale jest też bardzo ładny. Bardzo ładny brązowy kolor. Naprawdę ślicznie wygląda na ustach. Naprawdę pięknie się prezentuje, tak mi się podoba. W ogóle obydwa te kolorki są przepiękne, ślicznie wyglądają. Jeżeli dzisiaj nic mi się na tych ustach nie stanie, to myślę, że będę ich używać sobie na jakieś takie, wiecie, większe wyjścia, żeby mieć tą trwałość. Tak jak mówię, na pewno będą długo się utrzymywać, ponieważ
szybko zastygają i ciężko je domyć, a więc na pewno będą się trzymać bardzo długo. No nie wiem, po 12 zł za komplet. Konturówki nadają się tylko do wywalenia za drzwi, gdzieś tam do kosza, przez okno, gdziekolwiek, jak najdalej od nas. Bo tą drugą konturówką teraz Candy w ogóle nie mogą pomalować tych ust. Bardzo ciężko i opornie to szło. Kolorki są bardzo ładne, wyglądają fajnie, tak jak w opakowaniu, tak i tutaj na mnie. Przyjaciółka zamawiała też sobie ten zestaw właśnie tych pomadek Kylie. To przyszły i było tutaj napisane, zamiast Kylie było napisane chyba Candy albo coś takiego. A więc widać było, że no, nazwa jest zmieniona i tak dalej. A tutaj w tych wszystko jest po prostu identyczne. Opakowanie, napisy, kropka w kropkę. Tylko, że jakość tych opakowań jest średnia, bo jak tutaj drapiemy, to ten napis się zdziera, a jak odkręcamy, to słyszymy takie piszczenie, wiecie, taki tani, zwykły plastik. No nic, no nie ma co się przyczepić. Powiem Wam tak, po 12 zł, takie ładne kolory, myślę, że to nie jest dużo. Jednak, no tak jak mówię, nie będę się opowiadać na temat tego, czy jestem za podróbkami, czy nie, czy jestem za ich rozszerzaniem, czy nie. Oczywiście, że to jest... no chamstwo, bo to jest po prostu kradzież czyjegoś pomysłu i czyjejś pracy wieloletniej. Jednak, no tak jak mówię, nie będę się więcej na ten temat wypowiadać. Kolory bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Myślę, że znajdę jakiś sposób, aby je po prostu usuwać z tych ust, aby delikatnie schodziły, aby ich bardziej nie podrażniać. Ja z zakupu jestem zadowolona, tak jak mówię. Z konturówek korzystać nie będę, ale te kolorki, które mam właśnie na ustach, które testowałam, co ja bredzę w ogóle, te kolorki w płynie, które testowałam, pomadki, bardzo mi się podobają i myślę, że przy nich zostanę i będę używać. Jestem za nimi, bardzo mi się podobają i myślę, że zostaną w mojej kosmetyczce, nie będę się ich pozbywać, bo jak już kupiłam, to chcę poużywać. Mam tylko nadzieję, że nic złego z ustami się dziać nie będzie, że mnie nie uczulą. Jeżeli coś by złego się działo, na pewno dam Wam znać w którymś kolejnym filmie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że test się podobał, no i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.